Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Olga Palka, a to program Opal w kamerze, gdzie zapraszam ludzi z pasją, ludzi, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, którzy nie boją się mówić o tych swoich właśnie przygodach, o swoich uczuciach. I tak właśnie dzisiaj moim gościem, a właściwie gościnią, jest osoba, która wywarła na mnie olbrzymie wrażenie i osoba, którą po raz pierwszy jak zobaczyłam, to wiedziałam, że musi się znaleźć w moim programie. I tak Wam przedstawiam Agnieszka Denew. Cześć, dzień dobry. Agnieszko, no muszę powiedzieć tak mniej więcej, kim jesteś, no bo też to, o czym będziemy rozmawiać o pewności siebie, o wolności finansowej, o niezależności, ale też o takich przykrych aspektach, jakimi są tematy, z którymi zetknęłaś się mieszkając za granicą. Dodam tylko, że z wykształcenia jesteś psychologiem, także tak. Tutaj tym bardziej mnie to cieszy, że będziemy mówiły bardzo merytorycznie, czy ty będziesz mówiła merytorycznie, bo będziesz bazowała na pewnych zjawiskach, które są udokumentowane w książkach. No i właśnie chciałabym, żebyś zaczęła od tego, jak u Ciebie było z tą pewnością siebie, no bo patrząc na Ciebie, na Twoje social media, aż tam po prostu, wiesz, kipi tą pewnością siebie, tym poczuciem własnej wartości. Ty dokładnie wiesz, o czym mówisz, do kogo mówisz i co ta osoba, która Ciebie ogląda, osiągnie, jeżeli będzie postępowała zgodnie z Twoimi wskazówkami, poradami. Jak to u Ciebie było z tą pewnością siebie? To znaczy powiem Ci tak, to tak fajnie, że tak wygląda, bardzo mnie to cieszy, ponieważ właśnie o to chodzi i taki przekaz chciałabym tutaj gdzieś wysyłać, aczkolwiek nie zawsze tak było. Ja myślę, że to dla każdego, kto zaczyna w ogóle jakiekolwiek social media, to po prostu no jest takie przełamanie na samym początku, jest ta bariera, którą musimy przejść, szczególnie, że nie widzimy tej osoby, która jest po drugiej stronie, nie wiemy, co ta osoba sobie myśli, nie wiemy, co odczuwa też, kiedy zaczynamy na przykład rozmawiać do telefonu, tak? Więc nie zawsze było tak, że ja byłam bardzo pewna siebie, lubiłam też to, co robię. Na początku sprawiało mi to dużą trudność i tak trochę się wahałam, czy w ogóle powinnam takie rzeczy robić. Więc to nie jest tak, że nawet dla mnie, dla osoby, która ja uważam, że gdzieś ta moja pewność siebie od zawsze była zbudowana, zaraz powiem, w jaki sposób to się działo, to te social media jednak mimo wszystko były lekkim wyzwaniem. A jeżeli chodzi o moją generalną pewność siebie, to zawsze byłam trochę innym dzieckiem. Zawsze się interesowałam innymi rzeczami. Byłam też wyższa od moich rówieśników, więc zawsze gdzieś tam wystawałam ponad tą normę i po prostu od dziecka byłam nastawiona na to, że ktoś mnie wyzywał, albo zaczepiał, albo wiesz, po prostu no nie wiem, dawał mi do zrozumienia, że ja nie pasuję do tej normy, w której jestem, tak? No, to jak dzisiaj wyglądam, to też nie jest coś, co widzisz codziennie na ulicy, prawda? Więc gdzieś już zaakceptowałam to, że po prostu to, jaka jestem w środku, musi się też przekazywać na zewnątrz. I bardzo długo w trakcie moich nastoletnich lat chowałam się za takimi, wiesz, szerokimi swetrami, jakimiś takimi ciemnymi kolorami. Starałam się po prostu być trochę wpisana w to tło, no bo wiedziałam, że jako osoba z moim charakterem po prostu i tak się będę wyróżniać. Więc chociaż chciałam, żeby ten ubiór gdzieś tam się po prostu wtapiał we wszystko inne. I dopiero tak naprawdę, powiem Ci, i myślę, że tutaj trochę Ty się też z tym zgodzisz, taniec mi pomógł. Pomógł mi tak naprawdę taniec brzucha. Taniec brzucha, który odkryłam dopiero będąc na studiach, więc wyobraź sobie, jak długo ten proces trwał tak naprawdę, tej budowania, tej pewności siebie. Odkryłam, że kobiecość tak naprawdę jest cudowna, że kobiety, które mamy wokół siebie, są cudowne, ta energia, która po prostu przez nas przepływa i nie ma tak naprawdę co się chować za niczym. Jeżeli wyglądam tak, jak wyglądam, okej, to jest w porządku, tak? Kilogramy zawsze można stracić albo przybrać, jeżeli ktoś jest zbyt chudy, tak? Ale tego, co czujesz i to, jak czujesz, jaką osobą jesteś, musisz po prostu wyrażać na zewnątrz. Bo jeżeli tego nie robisz, to przychodzą różne zaburzenia, przychodzą właśnie różne fazy, gdzie po prostu no to nasze życie nie jest pełne i nie jesteśmy po prostu szczęśliwi. Więc w momencie, kiedy zaakceptujemy, okej, to jestem ja i ja w ten sposób chcę po prostu siebie reprezentować, to jest ten moment, kiedy nasza pewność siebie zaczyna się naprawdę budować. Więc nie wiem, jak to wygląda dla wszystkich osób, które gdzieś tam będą nas oglądać czy słuchać, ale wszystkim życzę tego, żeby właśnie ten punkt taki, jakby to powiedzieć, przełomowy. Taki breaking point. Tak, breaking, pivot point chciałam tak powiedzieć. Tak, czyli taki właśnie moment, gdzie to wszystko się zaczyna przechylać w tą stronę, w którą powinno tak naprawdę. No ale zobacz, sam taniec brzucha jest dość taki sensualny, jest no odkrywa
naszą kobiecość nie tylko pod kątem no, fizycznym, no bo widzimy, że tam jest półnaga powiedzmy kobieta, no ma oczywiście długą tam tiulową jakąś spódnicę i biustonosz i to wszystko gdzieś tam trzęsie. Natomiast te kobiety rzeczywiście uwodzą swoim wzrokiem, uwodzą swoim wdziękiem, uwodzą swoją kobiecością i tą pewnością siebie, więc w ogóle jak trafiłaś na taniec brzucha, bo to muszę zapytać, czyli no wiesz, to raczej nie jest takie popularne w Polsce. Mnie taniec brzucha zawsze kojarzył się, wiesz, pierwszy pokaz tańca brzucha zobaczyłam w Egipcie mając 11 lat, jak byłam z rodzicami na wakacjach, na jakimś tam, wiesz, na jakichś animacjach. Jak młoda dziewczyna w Polsce trafiła na taniec brzucha? Przypadkiem. A studiowałaś w Krakowie? Tak, studiowałam w Krakowie na UJ-cie psychologię i od zawsze, od dziecka tak naprawdę pasjonowałam się tańcem. Kochałam być na scenie, zawsze jakieś tam przedstawienia właśnie w szkole czy nawet w przedszkolu już moja mama mówiła, że zawsze się pchałam na tą scenę i po prostu śpiewałam albo tańczyłam. Więc gdzieś ten taniec zawsze ze mną był. I jak zaczęłam studiować, to troszeczkę zrobiłam sobie przerwę. Pierwszy rok w ogóle kompletnie nie robiłam nic i zaczęłam za tym tęsknić. Przeprowadziłam się z jednego mieszkania do drugiego i zaczęłam szukać po prostu jakiegoś miejsca, które oferuje zajęcia taneczne. I się okazało, że 500 metrów ode mnie jest po prostu taniec brzucha. To była pierwsza tancerka w Polsce właśnie, która organizowała zajęcia, no i właśnie do niej trafiłam. Tak już zostałam na parę ładnych lat, a potem zaczęłam sama uczyć, występować, więc... No tak. Właśnie, mówiłaś mi, jak widziałyśmy się w Krakowie ostatnio, że ty organizujesz takie wieczorki dla kobiet taneczne. Tak. Jakie kobiety przychodzą na takie spotkania? Jakie kobiety przychodzą? Różne tak naprawdę. Tutaj ciężko zdefiniować, bo taniec brzucha jest taki jak my, tak? On jest stworzony dla kobiet, więc kobiety, które przychodzą na te zajęcia też są bardzo różne. Czasami nawet przychodzą pokolenia, tak? Kilka pokoleń na takie zajęcia. Miałam taką grupę, gdzie chodziła mama z córką i ze swoją mamą, więc były trzy pokolenia kobiet po prostu na zajęciach, więc to jest tak naprawdę bardzo trudna odpowiedź, jakie kobiety, wszystkie, które po prostu coś chcą poczuć nowego, o może to je łączy, tak? Wiesz co, tak patrząc na twoją oś czasu, w pewnym momencie, pomimo tego, że jesteś osobą bardzo świadomą, właśnie też poniekąd przez to, że studiowałaś psychologię i że w ogóle u ciebie ten rozwój osobisty towarzyszył ci zawsze, tak? To natrafiłaś na moment, gdzie ta pewność siebie chyba uległa pewnego rodzaju załamaniu, tak. Gdyż popadłaś w depresję. Tak. Co to był za punkt w twoim życiu i jak sobie oczywiście z nim poradziłaś, albo kto ci pomógł? To znaczy, to nawet nie było tak, że moja pewność siebie się zachwiała, wręcz przeciwnie. Ja po prostu uważałam, że to, co robię, to jest dokładnie to, co powinnam robić. Tylko niestety osoby, które współpracowały ze mną, z różnych powodów, tutaj nie będę wchodzić po prostu w szczegóły, uważały inaczej. I po prostu cały czas się ścieraliśmy. Więc to nawet nie była kwestia zachwiania mojej pewności siebie, przynajmniej nie na początkowym etapie, tylko po prostu wypalenia zawodowego. A razem z wypaleniem zawodowym właśnie przyszła depresja, która powolutku zaczęła właśnie tą pewność siebie moją zjadać. No bo jednak czujemy się inaczej, nie czujemy się sobą w trakcie depresji, tak? Szczególnie będąc osobą, która, tak jak mówię, jest bardzo aktywna, tak? Kocham tańczyć i tak dalej. Nagle moje ciało porusza się po prostu tak powoli, że no nie jestem w stanie przejść w normalnym tempie odległości, przypuśćmy, od mojego domu do przystanku autobusowego w ciągu 10 minut, tak? Zajmuje mi to pół godziny, gdzie normalnie zajmowało mi to 10 minut. Więc powolutku właśnie to, że na przykład nie potrafimy się tak wysłowić, albo nie potrafimy, no nie wiem, wyobrazić sobie pewnych rzeczy, tak? Bo w momencie, kiedy ja się zdecydowałam na to, że okej, podejmuję leczenie i faktycznie stwierdziłam, okej, to jest depresja, bo na początku oczywiście było tak, ja psycholog, depresja, no jak to w ogóle, to nie jest możliwe. Jest możliwe, każdego z nas to może dotknąć. I właśnie jako psycholodzy, wydaje mi się, mają tyle większą trudność, że właśnie my tego nie zauważamy, bo cały czas widzimy pewne rzeczy u innych, a nie zawsze tak bardzo zwracamy się w swoją stronę. I ja właśnie po prostu się zaniedbałam. Zaniedbałam się psychicznie i to doprowadziło właśnie do tego, że ta depresja się pojawiła. Oczywiście na początku leki, tak? Więc tak jak mówię, te leki też troszeczkę po prostu zmieniają nie tyle naszą osobowość, co po prostu
całość funkcjonowania. Więc to nam zjada tą pewność siebie. I faktycznie dochodziłam do siebie takiej, jaką jestem dzisiaj, chyba 1,5 roku. Czyli na lekach byłam przez 8 miesięcy, a 1,5 roku własnej pracy takiej terapeutycznej, też właśnie z psychologiem, z psychoterapeutą, zajęło mi, żeby dojść po prostu do tego punktu, w którym jestem dzisiaj, czyli do tej osoby, którą byłam przed depresją. Więc to jest tak naprawdę pewność siebie, to jest coś, czego się możemy nauczyć. To nie jest tak, że ktoś się po prostu z pewnością siebie rodzi i hej. Nie, mamy pewne predyspozycje jako ludzie, tak? Jesteśmy urodzeni tak samo jak z kolorem oczu, z pewnymi predyspozycjami, ale pewność siebie to jest cecha, którą możemy nabyć i bardzo szybko się jej nauczyć. Naprawdę znam wiele osób, które jeszcze na początku zeszłego roku po prostu były takie szare myszki i po prostu ledwo słychać było, co mówią, a nagle się okazuje, że są kobiety po prostu nagle biznesu, robią niesamowite rzeczy, więc wszystko to jest kwestia tak naprawdę naszej własnej pracy i też wsparcia, jakie dostajemy od konkretnych osób. Często jest to wsparcie właśnie psychoterapeutyczne czy psychologiczne. O to chciałam zapytać. Fajnie, że to powiedziałaś, że pewności siebie da się nauczyć, bo to zresztą wpisałam sobie jako takie hasło przewodnie naszej rozmowy, bo od pewności siebie się wszystko zaczyna i wiele osób zwala na brak pewności siebie to, że nie osiąga sukcesów, to, że na przykład nie zarabia tyle, ile by chciał. Kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy już wiedzieć, chodzi mi teraz o biologię człowieka, nie? W jakim wieku, obserwuję na przykład nasze dzieci, nie? Kiedy człowiek powinien już wiedzieć, albo kiedy powinien sięgnąć po jakieś wsparcie, poradę, czy jest pewny siebie, czy nie? Po czym to poznać? Po czym to poznać? No oczywiście możemy, tak jak mówię, no jesteśmy urodzeni z pewnymi predyspozycjami i też nie powinniśmy szczególnie na dzieci bardzo mocno naciskać, żeby na przykład wychodziły przed szereg i tak dalej, no bo nie każdy jest po prostu do tego stworzony, nie każdy tego też potrzebuje, tak? Tak jak część introwertyków, tutaj często się z tym spotykam, że o, introwertycy to w ogóle siedzą tylko w książkach, nie robią nic innego. Nieprawda. Jeżeli jakiś introwertyk potrzebuje tego, żeby być na scenie, to on na tej scenie będzie. Jeżeli potrzebuje, żeby, nie wiem, organizować na przykład eventy, to on te eventy będzie organizował. Tylko po prostu potem więcej czasu mu zajmuje dochodzenie do siebie, po prostu zbieranie tej energii z powrotem, tak, którą musiał gdzieś tam oddać na zewnątrz. Więc to wszystko tak naprawdę zależy. W jaki sposób to można zauważyć u dzieci? No tak jak mówię, przejmowanie inicjatywy na przykład, tak? Ale też nie pchanie dzieci do tego, żeby tą inicjatywę przejmowały. Po prostu obserwacje, w jaki sposób one na przykład reagują wśród rówieśników. Czy są osobami, które wychodzą jako pierwsze na przykład zabawkami, czy propozycją konkretnej zabawy, czy może stoją gdzieś z tyłu, czekają na to, aż ich ktoś zaprosi i tak dalej, tak? Kiedy sięgać po pomoc? Wtedy, kiedy to jest problem. Czyli jeżeli jest nam okej, że problem dla kogo? Problem dla nas samych. Mhm. Dla nas samych, tak? Czyli jeżeli jest mi okej z tym, że ja jestem osobą, która po prostu, tak jak w stadzie wilków, tak? Mamy alfy, mamy bety, mamy omegi i wszystkie inne greckie litery po drodze. Tak samo w życiu naszym, ludzkim, jest dokładnie tak samo. Są osoby, które są okej z tym, że są gdzieś tam z tyłu, albo że nie wiem, że po prostu zawsze wspierają, a nie inicjują, tak? Więc jeżeli my nie mamy problemu z tym, że właśnie jesteśmy na takim etapie naszego życia i w taki sposób nasze życie wygląda, to jest okej, tak? Ale jeżeli czujemy, że możemy coś więcej, a nie wiemy po prostu, co z tym zrobić, to jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć sięgać po książki, po różne, właśnie tak jak na przykład twój kanał, tak? Żeby posłuchać po prostu pewnych rzeczy. Czy ostatecznie powiedziałabym psycholog, tak? Jeszcze po drodze może być coach biznesowy czy coach lifestyle'owy, tak? Bo to też fajnie się zazębia. A psycholog, powiedziałabym, czy terapeuta dopiero gdzieś tam na końcu, jeżeli to już jest faktycznie taki problem, że po prostu nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, czyli chodzić do pracy, albo zarabiać pieniądze, albo po prostu zaczynamy się zaniedbywać, albo właśnie depresja się pojawia, tak? Czy jakiekolwiek inne zaburzenia. Więc to wszystko tak naprawdę zależy od nas i naszej, jakby to powiedzieć, oceny naszego życia, tak? Czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Do tego jest szereg różnych narzędzi, różnych technik, różnych kursów, które tutaj może nie będziemy polecać. Ale jest tego mnóstwo. W internecie. Jest tego mnóstwo w internecie też, tak. Okej, tworząc ten kanał, moim zamysłem było to, żeby nie owijać rzeczy w bawełnę, żeby pokazywać
fakty, pokazywać pewne zjawiska, które obserwuję. Ja też jestem, nie jestem z wykształcenia psychologiem. Powiedzmy, że mam za sobą podyplomówkę z coachingu, i która mi mnóstwo dała, ale też tak z Tobą rozmawiałam, omawiając ten odcinek, że Aga, tutaj będziemy mówiły tak, jak jest. I chciałabym się podzielić takim moim spostrzeżeniem, moją refleksją na temat pewności siebie, bo to, o czym Ty mówiłaś, to było takie zdrowe podejście, czyli okej, chcę poprawić swoją pewność siebie, no to czytam książki, chodzę na różne sesje terapeutyczne, czy do mentorów, psychologów i tak dalej, okej. Natomiast to, co ja zauważam, to jest w dzisiejszych czasach niezdrowe podejście do pewności siebie. To jest to, że w środowisku biznesowym, w którym się otaczam od kilku lat i który mocno obserwuję, jest sztuczna pewność siebie. To jest to, że ja sobie podnoszę moją pewność siebie, posiadając niskie poczucie wartości w postaci drogich rzeczy, w postaci tego, że oczywiście teraz nie generalizuję, że ktoś jak kupuje, to sobie poprawia pewność siebie. Ja mówię o tych osobach, które właśnie mają problem z pewnością siebie i na przykład żyją na kredyt, żeby udowodnić innym, że stać mnie na dobry właśnie samochód, na jakiś dom, na który oczywiście mnie nie stać, na inne dobra luksusowe. Jakie Ty masz spostrzeżenia, bo ponieważ też pracujesz z przedsiębiorcami, organizujesz eventy międzynarodowe, Jak ty na to się zapatrujesz w ogóle? To właśnie taką pewność siebie sztuczną, która jest non stop podbudowywana czymś nowym, takim właśnie konsumpcjonizmem. Wiesz co, musimy zacząć chyba od tego, że historycznie my tak po prostu mamy, że chcemy mieć nowe, chcemy mieć ładne, chcemy mieć piękne, chcemy się pokazać, no bo przez bardzo długi okres czasu no po prostu nie mieliśmy dostępu do pewnych rzeczy. I też moje doświadczenie z życia poza Polską po prostu jeszcze bardziej mi to zobrazowało, że my jako Polacy po prostu mamy tą tendencję do tego właśnie, żeby żyć na kredyt, postaw się, a zastaw się, tak? To jest po prostu takie piękne podsumowanie tego, co większość Polaków robi po prostu. Czyli to nawet nie jest to, że to jest po prostu gdzieś tam zastępowanie czy rekompensata tej pewności siebie, ale my tak po prostu gdzieś tam mamy, tak się napędzamy też nawzajem, tak? Ja pamiętam, jak się przeprowadziliśmy z powrotem do Polski i zaczęliśmy urządzać nasz dom i mówiłam do wielu osób, że kupujemy meble z drugiej ręki, to ludzie się do mnie patrzyli i mówili, jak to, nie stać się na to, żeby kupić nowe? Ja mówię, oczywiście, że mnie stać, ale to nie o to chodzi. Jeżeli coś nowego mi się nie podoba, a podoba mi się coś, co przetrwało już 100 lat, to dlaczego ja nie mogę tego zrobić, tak? Więc wydaje mi się, że też historycznie troszkę jesteśmy w taki tunel po prostu wpędzeni tej właśnie konsumpcyjności, o której mówisz. Czyli z jednej strony jest właśnie ta rekompensata tej pewności siebie, do której zaraz przejdę, a z drugiej strony właśnie jest to, że historycznie chcemy po prostu pewne rzeczy mieć. Chcemy mieć najnowsze samochody, chcemy mieć najnowsze domy. Tak mój mąż zawsze się dziwi, dlaczego Polacy kupują działki i budują domy, kiedy jest tyle domów z drugiej ręki. Ja mówię, no bo tak po prostu chcemy, tak? My chcemy mieć po swojemu, chcemy mieć zrobione w ten i taki sposób i koniec, tak? Tak po prostu jesteśmy gdzieś tam zaprogramowani od jakiegoś czasu. A jeżeli chodzi o tą pewność siebie, którą zastępujemy sobie właśnie różnymi rzeczami, że podnosimy sobie tą wartość swoją, tak? Bo to nawet nie jest pewność siebie w tym momencie, tylko poczucie takiej wartości, że ja jestem coś warty, bo mam na przykład, nie wiem, Rolexa na ręce, tak, na nadgarstku. To widać. I ja myślę, że jeżeli na pierwszy rzut oka tylko jednorazowo się spotykamy z tą osobą, możemy tego nie zauważyć, tak? Możemy zauważyć właśnie te wszystkie błyskotki, to wszystko gdzieś tam, co się pojawia przed naszymi oczami, ale jeżeli już jakiś czas spotykamy się z tą daną osobą, to widzimy, że to jest po prostu napompowane, tak? Ja tu często porównuję właśnie takie taką rekompensatę właśnie z osobami z siłowni, tak? Z tymi tak zwanymi pakerami, którzy po prostu tylko i wyłącznie pakują, a jak każesz im przebiec 100 metrów, to po prostu dyszą po 10, nie? Więc to jest dokładnie ten sam klimat, po prostu. I szczerze powiedziawszy, patrząc na to, w jaki sposób Polska się rozwija, w jaki sposób Polacy się rozwijają, jak się rozwija nasza świadomość, to jesteśmy coraz bardziej wyczuleni na to. Nas po prostu zaczyna, ja jestem bardzo wyczulona. Właśnie, zaczyna nam za przeproszeniem wkurwiać, taki brak autentyczności, tak? Czyli zresztą to widać też na social mediach w tym momencie, tak? Coraz mniej osób stosuje filtry, tak? Bo po prostu już jesteśmy
przejedzeni tą całą sztucznością, tym takim fejkiem po prostu, który gdzieś tam ktoś nam narzuca. Coraz więcej kont, które pokazują autentyczność, tak? Czyli nie zawsze jestem zrobiona w ten sposób, pokazuję się bez makijażu, z dzieckiem na ręku, tak? Jeżeli ktoś ma dzieci. To jest coś, czego my teraz potrzebujemy. Potrzebujemy, szczególnie to widać po pandemii, gdzie właśnie ta sztuczność, to wszystko zaczęło gdzieś tam zanikać, no bo po prostu ludzie byli zamknięci w swoich domach, tak? Więc nie mogli podróżować, nie mogli tutaj robić właśnie luksusowych zakupów, luksusowych wycieczek, wszystkiego po kolei, też na kredyt, tak? Więc potrzebujemy tej autentyczności i widzę, że ta świadomość się zaczyna zmieniać i coraz szybciej właśnie to wszystko wychwytujemy. To zatrzymało się, tak jak mówisz, na czas pandemii, ale ja mam wrażenie, że to wraca. Oczywiście. Bo ludzie zaczęli, wiesz, znowu podróżować, znowu się pucować po prostu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mnie też to bardzo mocno denerwuje i osoby, które zapraszam tutaj właśnie na twoje miejsce, to są dla mnie osoby bardzo autentyczne, transparentne i spójne. I uważam, że dużo jest fejku w internecie. Ja na pewno takich gości nie chcę zapraszać, ale też szukam osób i myślę, że te osoby, które są w moim bliskim otoczeniu, które ja dopuszczam do siebie, również czegoś takiego no, nie akceptują. Miałam taką sytuację ostatnio, jak byłam na konferencji, że siedziałam przy stole i słyszałam rozmowy obok, jak dwóch mężczyzn opowiadało sobie o markach samochodów, luksusowych markach samochodów. I teraz nie wchodząc, nie zaglądając nikomu w kieszeń, to nawet nie chodzi o to, czy kogoś wstać, czy nie, tylko sposób, w jaki opowiadają, przechwalając się, czym oni to nie jeżdżą, czego to nie robią, to jest jedno. Natomiast nie miałabym nic do tego, gdyby zaraz za tym nie pojawiło się napieprzanie na swoich pracowników. W jaki sposób oni pracują, że są bandą głąbów, że... I ja tak zaczęłam myśleć, ja mówię, Boże, człowieku, no poniekąd dzięki tym ludziom, po pierwsze to jest twoje, to jest tylko świadczy o tobie, kogo ty przyjmujesz do firmy, z kim ty współpracujesz, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to, no to dlaczego w ogóle masz tych ludzi, dlaczego masz tą firmę, nie? No i co to o tobie świadczy? Więc ludzie patrzą na to, co mają, ale nie patrzą, co się kryje za tym, czyli ta droga, która doprowadziła ich do momentu, to podejrzewam, że ich stać po prostu na te samochody, nie? I mam dość takiej sztuczności właśnie w świecie biznesu, gdzie ludzie przechwalają się, czego to nie mają, a prawdę mówiąc, te ich podstawy, ten ich fundament, ten ich kręgosłup moralny jest bardzo kruchy. Zdecydowanie, zgadzam się z tobą, bo mnie po prostu też to doprowadza do szewskiej pasji i widzę na czerwono po prostu, jak słyszę takie rzeczy, szczególnie właśnie, jeżeli pracodawca się w jakikolwiek sposób wypowiada negatywnie na temat swoich pracowników, no bo tak jak mówisz, no to jest podstawa twojego biznesu, tak? Jeżeli potrzebujesz pracowników, to dzięki nim zarabiasz, dokładnie tak jak powiedziałaś. I też mam takie doświadczenia niestety, że właśnie tutaj osoby przyjeżdżały najnowszymi samochodami, nie wiadomo co, a potem się okazało, że na przykład rok później zbankrutowały, no bo po prostu kredytujemy się po kurek i to też jest takie, powiedziałabym, bardzo nie powiedziałabym normalne, ale gdzieś tam się zdarza często Polakom, tak? Żeby po prostu właśnie kupmy sobie najlepszy samochód, bo się trzeba pokazać przed sąsiadem, bo coś tam. Albo nie wiem, dom za 1 000 000 złotych, kiedy stać nas tak naprawdę na dom za 400, tak? Gdzieś brakuje jeszcze takiej, i tutaj myślę, że też łagodniej przejdziemy do tej edukacji finansowej, tak? Czyli właśnie brakuje tej świadomości takiej finansów, tak? Skąd to się wszystko bierze, jak to się bierze, że właśnie dzisiejszy moment, inflacja i wzrost kredytów, wzrost kosztów życia i wszystkiego po kolei nam pokazuje, że właśnie od tego powinniśmy zacząć, tak? Czyli nie myśleć, okej, płacę na przykład 1 000 złotych za kredyt dzisiaj, a może się okazać, że za rok właśnie będziesz płacić 5. Tak? Bo nagle stopy procentowe po prostu pójdą tak w górę, WIBOR, wszystko po kolei, że nagle się okaże, że nie będziesz mieć za co żyć, tak? Więc trochę mnie to, tak jak mówię, też denerwuje u przedsiębiorców, że właśnie jako przedsiębiorca powinieneś wiedzieć o takich rzeczach. Edukacja finansowa to powinna być podstawa, zanim otworzysz firmę, a nie uczenie się tego wszystkiego po prostu w trakcie, tak? Czyli jeżeli faktycznie chcesz prowadzić biznes, to rozpisz sobie ten plan.
mało kto robi plan biznesowy. Jak ja powiedziałam, jak zaczynałam firmę, że zrobiłam plan biznesowy i plan na następne 5 lat, to ludzie się takimi oczami na mnie patrzyli. Mówię, no ale jak inaczej? Jak inaczej chcesz wiedzieć, dokąd dojść? Ile ci będzie czasu potrzebne? Ile pieniędzy ci będzie potrzebne na to wszystko, tak? W tym momencie jeżdżę Peugeotem, Rifterem, widziałaś go zresztą, tak? Nie dlatego, że mnie nie stać na inny samochód. Tylko, jest praktyczny. Tylko dlatego, że jest praktyczny, tak, dokładnie. Po prostu jako eventowiec potrzebuję dużego samochodu, który przewiezie wiele rzeczy. To był najlepszy samochód na ten moment na rynku, więc stwierdziłam, okej, okay, ten biorę. Ale ludzie, którzy mnie widzą gdzieś na przykład, nie wiem, na spotkaniach biznesowych, to sobie myślą, o Jezu, biedna, po prostu nie stać ją na inny samochód. Mówi nie. O finansach, a jeździ Peugeotem, dostawczakiem. Tak, wiesz co, ja myślę, że tak troszeczkę może skaczemy tematami, ale jak zobaczycie szerzej, to się wszystko łączy. Tak. To jest to, że jeżeli nie zadbamy o swoją edukację finansową, w ogóle o swoją edukację, o pracę u podstaw, o pracę nad sobą, o poznanie siebie, to my na dobrą sprawę nigdy nie będziemy zarabiać dobrych, dużych pieniędzy. Tak. Bo to zawsze będzie takie, że to będzie na zasadzie strzał, nie? Udało się, jakaś fajna transakcja, mam dobry, powiedzmy, produkt, usługę, ale właśnie tu na pracowników nawalam, tutaj w domu mam po prostu totalny nie mam co do... Tak, ale chodzi mi bardziej o relacje, które mamy też w domu, prawda? Ze swoimi tutaj dziećmi, z żoną, z mężem. I jeżeli chodzi o tą edukację finansową, no to właśnie chciałabym, żebyś pociągnęła trochę temat. Zawsze się to pojawia, ale od czego zacząć? Bo dzisiaj mamy mnóstwo rzeczy typu właśnie inflacja, wojna, niepewność. No, mnóstwo osób jest w dobrej sytuacji, umówmy się, bo wiedzą, jak to robić, ponieważ mają na przykład dobry zespół, zaplanowane to wszystko, dobrych doradców, ale niestety bądź stety, ludzie na dzisiaj, jak pracują na przykład na etacie, to mają ograniczony budżet i nie wiedzą, jak nim zarządzać. Tak. Jeszcze tylko dodam tutaj anegdotę. Dlatego, że miałam sobie taki telefon, który bardzo mnie przejął. Zadzwoniła do mnie mama. W ogóle tak totalnie znalazła mój numer w internecie, że jest mamą dwójki czy trójki dzieci, z czego dwójka, co mnie tutaj mocno poruszyło, jest tancerzami. Jeden chłopak ma 17 lat, o ile dobrze zrozumiałam, że to chłopak, a drugie dziecko ma 13 lat. I oni tam mają, różnią się klasami delikatnie, ale w ogóle taniec jest mega, mega... tutaj energochłonny, finansowochłonny, jest to bardzo drogi sport. Między innymi też ja dlatego nie kontynuowałam, ponieważ moi rodzice powiedzieli mi wprost, że muszę zacząć sobie ogarniać jakieś inne tematy, bo to ich za dużo kosztuje. Ale dobra. I ona mi mówi, że ma już dwa etaty, ledwo ciągnie koniec z końcem i co ona ma zrobić, czy jakby wiesz, szuka problemów w sobie, co ona ma jeszcze zrobić, żeby temu dziecku dać na te tańce, no nie? A ja wiesz, o co ją zapytałam? Ja mówię, a co ten młody robi, żeby mieć na te tańce? Bo ja pracowałam w komisjach wyborczych, wiesz, u mnie w miejscowości małej się zgłaszałam i za 250 zł liczyłam całą noc głosy. Mając 17-18 lat. Więc od czego Agnieszka, kończąc moją przydługawą tutaj wypowiedź, ale chciałam też trochę więcej powiedzieć w tym podcaście, oddając Tobie głos, od czego zacząć? Gdzie szukać tych podstaw w edukacji finansowej? Jeszcze wrócę tutaj do tego, co powiedziałaś a propos zarabiania dużych pieniędzy, że ludzie chcą zarabiać duże pieniądze i to czasem jest strzał. Czasami zdarza się tak, że zaczynamy zarabiać te duże pieniądze, ale i tak na koncie mamy zero. Tak. Dlaczego? Bo właśnie ta nasza pewność siebie za tym nie idzie, tak? Ten nasz termostat finansowy, na który jesteśmy nastawieni, czyli na przykład ktoś nam kiedyś powiedział, że jesteś warta tylko 3000 zł, bo tyle zarabiałaś na etacie, tak? Ktoś nam powiedział, że jesteśmy tyle warci, więc nawet zarabiając 20 tysięcy, my od razu zjeżdżamy do tych trzech, bo po prostu nasz termostat finansowy jest na to nastawiony, tak? Więc to też gdzieś tam, że tak powiem, pobocznie chciałam wrzucić. A propos tego, co zapytałaś, czyli edukacji finansowej, właśnie zaczynać od dziecka. Czyli to nie jest tak, że my czekamy po prostu na tą dorosłość i o, nagle objawi nam się wszystko przed oczami i po prostu ktoś nam wytłumaczy, na czym świat podlega, tak? Ja podobnie jak ty, jak byłam dzieckiem, rodzice mi powiedzieli, no nie stać nas na to, idź sobie zarób, tak? Więc już jako 15-latka na przykład pracowałam w Avonie, tak? Sprzedawałam kosmetyki, uczyłam się też tego biznesu trochę od tej strony, więc myślę, że to powinno wychodzić od rodziców, po prostu. Bo na szkołę niestety nie mamy co liczyć, bo łatwiej jest zarządzać osobami, które nie mają pojęcia, skąd się 500 plus bierze, niż takimi, które po prostu wiedzą, że to jest kolejne po prostu, że tak powiem, wyjadanie nam pieniędzy z portfela, tak? Już tak kolokwialnie mówiąc. Więc zaczęłabym od tego, żeby właśnie spojrzeć na to, jeżeli jesteśmy rodzicami,
w jaki sposób my rozmawiamy o pieniądzach do dzieci. Co my przekazujemy, bo nie wiem, jak to było w twoim przypadku, ale w moim przypadku pochodzę z Nowego Targu, to jest dość małe miejsce, w miejscowość w górach. Co słyszałam najczęściej, to jest ukradł, ma pieniądze, bo tak, ukradł. To są te przekonania. Tak, pieniądze to jest coś złego. Ludzie bogaci są straszni, są po prostu, no w ogóle nie powinni chodzić po tej planecie i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli my takie rzeczy do naszych dzieci mówimy, to one w ten sposób zaczynają o tym myśleć. Więc naturalnie nie chcą się interesować tą edukacją finansową, bo przecież pieniądze to jest coś złego, tak? A jednak edukacja finansowa i pieniądze, no to jest jedno i to samo praktycznie, powiedziałabym, tak? Tutaj oczywiście dochodzi też, w jaki sposób państwo jest zorganizowane i tak dalej. Ale to powiedzmy, już gdzieś tam się uczymy trochę w szkole na ten temat, nie? Ale popatrz na to, w jaki sposób edukacja, na przykład, nie wiem, czy miałaś taką lekcję przedsiębiorczości w szkole. Tak, oglądaliśmy filmy. Pozdrawiam. Pozdrawiam moją szkołę. To ja chyba byłam jedną z pierwszych klas, które taką właśnie przedsiębiorczość miały. I pamiętam, że na samym początku jeszcze gdzieś tam nauczyciele chcieli nas czegoś nauczyć i mieliśmy nawet podręczniki. Ale na czym to się skupiało? Na pisaniu CV. Czyli już od najmłodszych lat tak naprawdę ludzie nas uczą tego, że powinniśmy wchodzić w ten tryb pracownik, tak? Nikt nas nie uczy właśnie tego i stąd się właśnie bierze to, o czym ty mówiłaś, że właśnie ta osoba po prostu myśli o tym, żeby zdobywać więcej tych prac, zamiast pomyśleć właśnie albo, nie wiem, otworzyć coś swojego, albo właśnie wysłać dziecko też po to, żeby w jakiś sposób kontrybuowało do tego budżetu domowego. Więc no tak jak mówię, no po prostu popatrzmy na to i zastanówmy się nad tym od małego, tak? Skąd te pieniądze się biorą? Tylko tak jak mówię, na początku to jest oczywiście praca rodziców, nie liczmy na szkołę. Potem to jest nasza własna, tak? Bo ja często też się spotykam z tym, że ktoś mówi, nie mam pewności siebie, bo moi rodzice coś tam. Ja mówię, ile masz lat? No 30. W wieku 30 lat to ty jesteś dorosłą osobą. Ty już nie możesz nic rzucać na rodziców, dlatego że po prostu to już jest moment, kiedy ty wybierasz. Twoje życie zależy od ciebie, a nie od tego, co się gdzieś tam działo w przeszłości. Tego nie jesteś w stanie zmienić. Jesteś w stanie zmienić to, co się dzieje dzisiaj, to jak dzisiaj myślisz o sobie, to co dzisiaj po prostu zrobisz. I dokładnie tak samo jest z edukacją finansową. Więc na początku powinni być za to odpowiedzialni rodzice. O szkole możemy zapomnieć, tak jak mówię, to jest po prostu stracona, no niestety, stracona tak walka. System. Niestety, ale tak jak mówię, no jeżeli sobie to uświadomimy, to też inaczej na to popatrzymy, tak? Ale jako osoby dorosłe powinniśmy zacząć się po prostu tym interesować, tak? Robić sobie budżet miesięczny. To jest też coś, co bardzo mało osób robi. Może jeszcze mężczyźni gdzieś tam potrafią sobie zbudżetować, jeżeli chcą na przykład, nie wiem, odłożyć kasę na nowy samochód czy cokolwiek innego. Ale kobiety rzadko to robią. Rzadko myślą o tym, żeby faktycznie wszystkie wydatki i wszystkie wpływy też po prostu wpisywać nawet w Excela czy nawet na karteczce, tak? I podsumować po prostu gdzieś tam pod koniec miesiąca. Więc ja jako osoba dorosła tego bym zaczęła. Czyli po prostu widzę, ile pieniędzy mi wpływa, ile mi wypływa, czy mogę coś oszczędzić, gdzie ten budżet cały idzie, tak? Bo jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że pieniądze to jest tak naprawdę energia, którą my możemy kierować w różne miejsca, jeżeli my damy tej energii przewodnik tak naprawdę, gdzie ona ma iść, to się zaczyna zmieniać. Zaczyna się zmieniać nasze myślenie. Widzimy, że te pieniądze inaczej do nas przychodzą. Też ja cały czas powtarzam, że tak mówi się, że trzeba pracować ciężko na pieniądze, tak? Byłaś górnikiem, wiesz, to jest ciężka praca, tak? Tak. Zarabiałaś miliony? Nie. No więc właśnie. Do dzisiaj bym nie zarabiała. No nie znam właśnie żadnego milionera, który jest górnikiem. Brawo! Pięknie, bo ja właśnie dlatego ostatnio między innymi. Tak, ja ostatnio właśnie pisałam o tym, że trzeba zarabiać z lekkością pieniądze. Po prostu trzeba się nimi cieszyć. Trzeba się tym, co robisz, trzeba się po prostu cieszyć. I szybciej te pieniądze po prostu do nas przychodzą. Bo tak jak mówię, jeżeli byłoby tylko zarabianie ciężką pracą dużych pieniędzy, to wszyscy górnicy by byli milionerami. Ja mówię, że nie zdarzenie jednego. Bo pracują najciężej. Dokładnie. Mhm. Więc tak jak mówię, no spójrzmy na te wszystkie schematy, które gdzieś tam nam wpajano od dziecka, jako dorosłe osoby, czy to jest naprawdę moje i czy to naprawdę jest prawdziwe. Po prostu otwórzmy oczy na takie rzeczy i od tego bym zaczęła edukację finansową po prostu. Czyli uczymy się budżetowania swoich rzeczy i sprawdzamy swoje przekonania na temat pieniędzy. Koniec, kropka. Potem to już po prostu płynie. Czy my teraz mówimy bardziej, Agnieszka, o mentalu Polaków, bo dużo mówimy o Polakach, mm-hmm. o Polkach. Jak to wygląda, bo mieszkałaś w Niemczech, na Teneryfie? Tak. W ogóle nie wiedziałam. Wow, naprawdę, że ja kocham Teneryfę teraz. O, no proszę. Już mam kilkukrotnie mm-hmm. i moje serce już tam dawno zostało. Natomiast jeszcze w Belgii. Mm-hmm.
jak ma się ten mental nasz Polaków versus mental no, ludzi z zagranicy, ludzi z zachodu? Powiem ci, że Polacy są ambitniejsi. Okej. To zdecydowanie po tym prawie 10 latach, czyli prawie całe swoje dorosłe życie spędziłam właśnie gdzieś tam poza Polską. Dopiero teraz czuję, że zaczynam tutaj z powrotem osiadać. To jest największa różnica, czyli my jesteśmy bardziej ambitni. I to właśnie, tak jak mówię, to historycznie też wypływa po prostu z tego, że wiele mieliśmy gdzieś tam nakazów, zakazów, ograniczeń, zamkniętych granic itd., itd. Za granicą ta stabilizacja, ten taki wzrost, taki wiesz, skokowy, już się zakończył. On się zakończył mniej więcej w latach 90., więc od tego momentu już jest po prostu taka stagnacja. Na przykład mieszkając w Belgii, jak mówiłam właśnie, że chcę otworzyć swoją własną firmę, to wszyscy mówią, nie, nie rób tego, przecież to jest tyle kosztów, niepewność i tak dalej. I tak jak ci powiedziałam gdzieś tam w kuluarach, od strony mojego męża nikt nie prowadzi swojej działalności gospodarczej. Nikt. Bo wszyscy się po prostu boją tej niestabilizacji, tego, że właśnie podatki ich zjedzą i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie myśli o tym, jaką szansę to daje. Więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten mental, to my jesteśmy bardzo do przodu i też nam się chce. Więc raz, że ambicja, a dwa, że nam się chce, że szukamy tego wszystkiego. Oczywiście ja to mówię ze swojego poletka i osób, którymi gdzieś tam się otaczam też, tak? No nie mogę tutaj generalizować, no bo z osobami, którym się nie chce, ja po prostu nie chcę mieć nic do czynienia, ale gdzieś tam widzę to po prostu nawet po ilości osób, które chodzą na studia, na jakie studia też wybierają i tak dalej, jak myślą o przyszłości swoich zawodów i tak dalej, ile firm się też otwiera w Polsce, tak? Więc jeżeli porównamy sobie te statystyki, to naprawdę fajnie wychodzimy, jeżeli chodzi o te kraje europejskie, przynajmniej te, w których ja mieszkałam, bo Wielka Brytania to tam trochę inaczej wygląda, ale jeżeli chodzi o Belgię czy Niemcy, to zdecydowanie Polacy są tutaj, nie mamy co mieć kompleksów, powiedzmy to w ten sposób, absolutnie, więc tutaj też kolejna rzecz, którą ja często słyszałam, że jesteś Polką, nigdzie nie dojdziesz, zostawmy to już po prostu w tym PRL-u i nie wracajmy do tego. Ale rzeczywiście tak nie jest, Agnieszka, że jak jedziemy za granicę, to nie powinniśmy się czuć gorsi? Czy są jakieś sytuacje, wiesz, do czego teraz zmierzam, bo do takiej sytuacji, które ciebie dotknęły, że my rzeczywiście nie czujemy się jak u siebie. Nie czujemy się jak u siebie, tak. Ale też wydaje mi się, że nikt się nie czuje u siebie. No mój mąż mieszka tutaj od 5 lat, kocha Polskę i powiedział, że absolutnie nie wyobraża sobie, jest Belgiem, może tak też gdzieś tam poza nawiasem, nie wyobraża sobie mieszkać gdzieś indziej, ale też się nie czuje u siebie w 100%, tak? Zawsze jak gdzieś wyjeżdżamy, nawet zmieniając miejsce zamieszkania w sensie miasta, też na początku się nie czujemy u siebie, tak? Ale nie powinniśmy się absolutnie wstydzić tego, jakie są nasze korzenie. Ja zawsze z dumą mówiłam, że jestem Polką, nawet jeżeli ktoś mi mówił, że okej, nie mamy pracy dla sprzątaczek i telemarketerów, bo to była pierwsza rzecz, jaką usłyszałam, jak rejestrowałam się w Belgii, to mimo wszystko po prostu mówię, halo, to nie, ja tutaj jestem po studiach, mam pracę już tutaj jedną, drugą, trzecią za sobą, nie interesuje mnie praca sprzątaczki, telemarketera, proszę coś innego, tak? Więc to zależy też od też właśnie naszej pewności siebie, w jaki sposób i co osiągniemy w danym kraju, tak? Bo bardzo wiele osób wyjeżdża za granicę i po prostu cały czas gdzieś tam też klepie biedę, tylko w innym kraju, a są osoby, które po prostu robią karierę, tak? Dobrze, to teraz patrząc na to, że ty masz rozeznanie międzynarodowe, ponieważ stale przemieszczasz się tutaj po różnych krajach, no bo kiedyś było inaczej, dzisiaj jest inaczej. Tutaj mówisz, że ten trend zachodu już przechodzi pewnego rodzaju stagnację, że oni już się rozwinęli. Załóżmy, że dzisiaj jest jakaś osoba, która chce wyjechać za granicę. Nie wiem, nie podoba jej się sytuacja panująca w naszym kraju, rząd i inne tematy. To oprócz pewności siebie, to gdzie może w ogóle szukać, wiesz, dla siebie zawodu, dla siebie jakiejś bezpiecznej przystani? Który kraj być może według twojej opinii jest taki najbardziej przychylny dla Polaków? To wszystko zależy tak naprawdę od naszego doświadczenia, wszystko zależy od naszej znajomości języków też, tak? Bo jeżeli na przykład ja wyjeżdżając do Belgii myślałam, że z angielskim sobie poradzę spokojnie i bardzo szybko znajdę super pracę. Tak naprawdę jadąc tam już miałam gdzieś tam końcówkę negocjacji i podpisywanie kontraktu, nagle się okazało, że po prostu firma się z dnia na dzień spakowała i wyjechała z Belgii, więc musiałam tak naprawdę zaczynać od zera, tak?
więc zaczynałam szukanie pracy, już tam mieszkając, więc gdzieś musiałam myśleć o tym, żeby po prostu zarabiać, więc chwytałam się różnych dziwnych prac na samym początku. Jakich na przykład? Jakich na przykład pracowałam w takiej fundacji, która robiła badania na temat zdrowia i aktywności fizycznej Europejczyków. To była moja pierwsza praca. Potem oczywiście złapałam się gdzieś tam do jakiegoś baru, tak, brytyjskiego. Dopiero później zaczęłam pracować w takiej korporacji amerykańskiej i na końcu w Komisji Europejskiej. Więc gdzieś tam to moja, powiedziałabym, ścieżka zawodowa w Belgii, mimo tego, że już miałam doświadczenie zawodowe w Polsce, tak? Ale mimo wszystko nieznajomość języka francuskiego, no bo akurat mieszkałam w Brukseli, spowodowała to, że nikt nie chciał mnie po prostu zatrudnić. Mimo to, że tak jak mówię, myślałam, że wyjeżdżając do Brukseli, to jest po prostu środek Europy, stolica europejska i tak dalej. Wszyscy mówią po angielsku. No po prostu tak się nie stało, więc co warto zrobić, zanim w ogóle się zdecydujemy na wyjazd, to przekalkulować sobie wszystko, tak? Bo tak nam się wydaje, że zarabiając w euro, to po prostu będzie nas stać na wszystko. No tak nie jest. Trzeba sprawdzać średnią, jaką się wydaje po prostu miesięcznie na życie, po prostu w danym kraju, tak? Od tego zacznijmy. A potem właśnie język, nasze doświadczenie, czy jest w ogóle zapotrzebowanie na takie osoby, którą my jesteśmy, tak? To nie jest tak, że my po prostu się spakujemy, wyjedziemy, jak ja to zrobiłam, więc nie róbcie takich rzeczy, bo zrobiłam to za każdym razem, jak się przeprowadzałam, że po prostu spakowałam wyjazd i wyjechałam, jakoś to będzie, a potem właśnie miałam takie sytuacje, więc absolutnie z mojego doświadczenia się uczcie, nie róbcie tego. Więc tak jak mówię, już teraz bogatsza o to doświadczenie, wiem, że po prostu jakbym się wyprowadzała teraz, to sprawdzałabym przede wszystkim takie rzeczy, czyli jakie są średnie płace, jaka jest średnie po prostu, mówię, cena życia, tak, mieszkania, wyżywienie, wszystko po kolei, a potem ewentualnie jeszcze ile można odłożyć na przykład w danym kraju, jakie są oszczędności w ogóle. Belgowie mają bardzo dużo oszczędności, bo oni po prostu bardzo mało robią, powiedziałabym, ale jeżeli chodzi o inne kraje, no to już widać tą jakąś różnicę, nie? Więc nie wyjeżdżajcie tak po prostu, dlatego że w Polsce jest źle. Absolutnie. Ja uważam, że tutaj mamy morze możliwości, cały czas się rozwijamy, więc mocno sobie przeanalizujcie to, co się po prostu tutaj dzieje i co się dzieje za granicą, bo trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie, a może się okazać, że po prostu wpadniecie w błoto. Fajnie, że o tym mówisz i fajnie też, że wróciłaś do Polski. Cieszę się, bo popatrz, pomimo tego, że dzisiaj właśnie podróżujesz, organizujesz eventy międzynarodowe, obserwujesz zachowania czy to zachodu, czy to wschodu, być może za niedługo, to i tak zawsze wracasz do tej bazy, do tak. tej Polski i dziękuję Ci, że też się dzielisz z innymi kobietami tą swoją wiedzą, tym swoim doświadczeniem i nie boisz się o nich opowiadać, a miałaś ich całkiem sporo. Tak. Może jeszcze poproszę Cię o to, żebyś powiedziała o tej historii, której doświadczyłaś, jak byłaś w dzielnicy tureckiej. Tak, 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 tak. Znaczy nie byłam, tylko mieszkałam. Mieszkałaś. Prawie półtora roku, więc to jest kolejna rzecz, o której też musimy pomyśleć, tak? Czyli w jaki sposób dany kraj podchodzi do kobiet, bo rzadko o tym myślimy, szczególnie jeżeli chodzi o kraje europejskie, że po prostu może to być dla nas niebezpieczna sytuacja, tak? Więc sprawdzajmy też, jeżeli chodzi o przestępczość, czy właśnie o zachowania jakieś takie agresywne osób, też spędźmy jakiś czas w tym miejscu, tak? Bo ja jadąc do Belgii jechałam do mojego jeszcze wtedy nie męża i on mnie ostrzegał przed pewnymi rzeczami, właśnie między innymi przed tym, w jaki sposób Belgowie zachowują się w stosunku do kobiet, a ja tak co ty przesadzasz, na pewno ty jesteś takim negatywnie myślącym człowiekiem, więc zdecydowanie to wygląda inaczej. Okazało się, że nie. Na samym początku właśnie, jak przeprowadziłam się do Brukseli, mieszkaliśmy w dzielnicy tureckiej, gdzie już na samym początku powinno mi to dać do myślenia, ponieważ dzieci, małe dzieci, tak no powiedzmy między 6 a 10 do nas podeszły i zapytały, co my tutaj robimy, skoro nie jesteśmy Turkami. Więc to już jest pierwsza rzecz, która gdzieś powinna mnie zaalarmować. Usłyszałam, że tutaj możemy przeklinać, więc zaraz to zrobię. Były po prostu epitety, jakie usłyszałam pod swoim adresem, wychodząc z domu, po prostu wychodząc z domu, nawet nie wyglądając tak jak teraz, tylko na przykład w jakiejś krótszej spódnicy, bo ja nie noszę miniówek, zawsze gdzieś to jest do kolan. Usłyszałam, że jestem kurwą, że w ogóle powinnam spierdalać stąd, że jak ja sobie w ogóle wyobrażam wychodzenie z domu bez mężczyzny,
ubrany, czy bez szalika na głowie i tak dalej, tak? Więc tak jak mówię, no weźmy pod uwagę holistycznie tą naszą decyzję wyjazdu, tak? Bo jednak my tutaj w Polsce naprawdę nie mamy źle. I ja jestem ambasadorem tego i będę to za każdym razem powtarzać. Oczywiście złe rzeczy się zdarzają wszędzie, ale tam się zdarza ich więcej. Nawet będąc z moim mężem, to był środek dnia, gdzieś godzina 16 w lecie w Brukseli, w centrum miasta. Szłyśmy z moją koleżanką pod rękę, ja trzymałam mojego męża za rękę. Grupka chuliganów po prostu, takich młodych wyrostków, nie wiem, 17-18 lat, wbiła się między nas i zaczęła do nas po prostu zygać. Tak po prostu. Ludzie dookoła przychodzą, bo oni są przyzwyczajeni do tej agresji. Po prostu są kompletnie zneutralizowani na nią. Więc jeżeli cokolwiek nam się też stanie, to nie liczmy na to w Brukseli, że po prostu ktoś nam pomoże. Nie ma takiej opcji. Więc absolutnie na takie rzeczy też trzeba zwracać uwagę. Bo no, tak jak mówię, ja już w którymś momencie byłam tak zestresowana chodząc po ulicach, a lubię po prostu spacerować, więc często było tak, że wybierałam pracę gdzieś blisko domu, tak do pół godziny spaceru, żeby po prostu móc na ten spacer wyjść. Wychodząc z domu, ja wkładałam słuchawki, nawet nie słuchając muzyki, po prostu wkładałam słuchawki, żeby ludzie wiedzieli, żeby nic do mnie nie mówić. I to nie jest tylko i wyłącznie mój problem, bo po prostu kobiety w Belgii generalnie są w ten sposób traktowane. Nawet jedna dziewczyna, która studiowała socjologię, o ile się nie mylę, robiła właśnie pracę magisterską na ten temat z ukrytą kamerą. Po prostu chłopak jej za nią szedł z kamerą w torebce, a ona przychodziła po prostu normalnie ubrana dziewczyna, totalnie normalna. Więc tutaj nie możemy powiedzieć, że o, była, nie wiem, biust na wierzchu czy cokolwiek innego. Absolutnie nie. Normalnie ubrana dziewczyna w krótszej troszkę spódnicy przechodziła i dostawała takie epitety. I tutaj absolutnie ja nie mówię, że to są tylko, nie wiem, osoby pochodzenia arabskiego czy jakichkolwiek inne. Belgowie też. To jest po prostu przyzwolenie na to, tak? Więc tak jak mówię, takie rzeczy też musimy brać pod uwagę. Szczególnie jako kobiety, tak? Szczególnie jako Polki, bo Polki są piękne i zawsze się wyróżniają, więc zawsze tutaj widać po prostu, że to Polka idzie przez ulicę, a nie jakaś inna osoba, nie? I tu postawimy kropkę, Agnieszko, bo te tematy naprawdę były bardzo mocno rozwinięte, bo i o właśnie pewności siebie, i o niezależności edukacji finansowej jeszcze się pojawił ten aspekt międzynarodowy, ale na tym mi zależało, żebyś właśnie pokazała, bo wiele osób patrzy na swoje finanse. Mówi, dobra, ja tutaj niczego nie zarobię, nic tutaj więcej nie zrobię, to ja wyjeżdżam. Tylko nie myśli o tym, co się będzie działo po drugiej stronie drzwi. Tak. A patrząc na twoją tutaj historię, na osobę, którą jesteś, bo ja nie wymieniłam wszystkich, tutaj w bio napiszę pod odcinkiem te wszystkie twoje tytuły, to myślę, że tutaj też warto sobie zajrzeć do tego, obserwować Agnieszkę, to ty masz olbrzymie doświadczenie i właśnie nie boisz się nim dzielić, za co ci dziękuję bardzo. Natomiast wy, jeżeli macie jakieś propozycje dla mnie do zaproszenia właśnie gości, którzy są bardzo wartościowi, którzy mają ciekawe historie, mają przede wszystkim wiedzę do przekazania, są transparentni, to będę bardzo wdzięczna, więc piszcie tutaj w komentarzach pod odcinkiem. Napiszcie też również, jak Wam się ten odcinek podobał. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki, pa.